Cześć, witajcie w 13 odcinku z serii FIFA 21, kariera menadżera Bolton. W poprzednim odcinku doszliśmy do soboty 1 lipca 2023 roku, czyli skończyliśmy oczywiście sezon w poprzednim odcinku. No i cóż to był za sezon, który skończyliśmy? No był naprawdę niesamowity. Na początku sezonu wydawało się, że będziemy walczyć, żeby nie spaść. Potem zaczęliśmy niesamowicie grać i do stycznia doszliśmy nawet na czwarte miejsce. Potem nagle zaczęło się coś psuć, no i niestety zaczęliśmy spadać i potem już do końca sezonu tak w kratkę graliśmy i ostatecznie udało się na piątym miejscu skończyć, co oczywiście oznaczało baraże. W półfinałach było dość trudno, ale udało nam się wejść i w finale no był niesamowity, emocjonujący finał. Prowadziliśmy, remisowaliśmy i ostatecznie zakończyło się karnymi, bardzo emocjonującymi karnymi, które dały nam awans do Premier League. I Bolton po chyba 7 czy 8, no nie wiem, w sumie to prawie po 9 latach chyba nawet awansuje z powrotem do Premier League. Oczywiście tu widzicie tę 11 tych bohaterów, którzy dali nam właśnie ten awans z powrotem do Premier League. Jest głównie właśnie nasze dwa największe talenty i naszych dwóch pewnie najlepszych zawodników, czyli Jude Bellingham i Ramos. No to byli zdecydowanie nasi najlepsi zawodnicy. No i dzisiaj zaczynamy nowy sezon. Sezon w Premier League oczywiście, no fajnie to brzmi, mówiąc, że jesteśmy w Premier League i że Bolton z powrotem jest w Premier League. No i tak, wybrałem jakiś europejski puchar narodu, coś takiego, 5,5 miliona gdzieś za wygranie. I teraz tak, biuro, budżet widzicie, 51,5 miliona, jest solidny budżet, prawda? No i popatrzyłem sobie na skład, no i oczywiście najpierw zobaczyłem, że musimy mieć nowego środkowego obrońcę oraz lewego obrońcę, ponieważ on ma 27, Pampin ma 19, coś takiego, Lane ma 20 czy 27, więc to było wiadomo, że tu będzie musiał Maskol odejść, więc w taki sposób właśnie z nimi Santosem najprawdopodobniej oczywiście pożegnamy. Już tam, żeby nie marnować na odcinku, sporo dość środkowych obrońców i lewych obrońców sobie poszukałem. No lewych akurat trzech obrońców, tylko lewych obrońców jest trzech. Środkowych trochę więcej. No i zobaczymy, kogo sobie kupimy po prostu. Mam nadzieję, że starczy na i środkowego obrońcę, i na lewego obrońcę. A my możemy już pierwszy trening robić w tym sezonie. Tu oczywiście jak zawsze troszkę trzeba poczekać. Ale niedużo właśnie. Santos ma wszystko pod kontrolą. Tylko sprawdzę możliwość, nie ma, to ich też znowu zamartwiać. No i ja robię pierwsze treningi. Pierwsze spotkanie w tym turnieju przed sezoną będzie z Genoą. No to sobie szybko symulujemy oczywiście. Jest 0-0, czyli mamy punkt tylko. Teraz FC Köln widzę. Asensio wypuszczenie z opcją wykupu. Niestety na takie coś nie chciałbym się zbytnio zgodzić. Oferta transferu Illanes. No nie, Illanes akurat naszym dobrym rezerwowym. Sprawdzimy sobie, bo chyba też paru zawodników wróciło z wypożyczenia, jeśli się nie mylę. Widzę, że Szabalala, ten nasz niesamowity talent, wrócił, no to fajnie, ale chyba on i Campbell pójdą na wypożyczenie z powrotem. Będę tak Szabola jest fajnym talentem, ale jeszcze u nas nie może grać, więc nie chcę go też marnować. Dlatego właśnie Szabola, ten 19-latek, przedłużymy z nim kontrakt, albo nie musimy w sumie. Dodajemy do listy wypożyczeń, to samo zrobimy z Campbellem. No i spróbujemy ich wypożyczyć obydwóch. FC Köln teraz w tym pucharze przedsezonowym. Kolejny remis, Ramos, czyli Ramos strzela dublet.
myślę, że w lidze jest ciekawe właśnie. No jeśli wygramy, no to mamy oczywiście awans bezpośredni, szabalala. Wypożyczenie pomoże ci karierze, tak, to jest prawda. No Senkio, to dajcie bez opcji wykupu, to wam go dam. Takie to jest proste. Ofertę pożyczenia Gordon z opcją wykupu oczywiście. Santos, mamy mamy ofertę transferu. Może 5, no zacznijmy od razu, na sam początek mocno dość. 5 i 3,5, pewnie się nie zgodzą, no ale zaczniemy sobie po prostu już od tak wysoko dość. Ofertę pożyczenia Crawford. Nie chcę, naprawdę nie lubię tych wypożyczeń z opcją wykupu, bo nie wiadomo jak zawodnik się rozwinie. I zaczynamy ostatnie spotkanie w tym fazie grupowej turnieju przedsezonowego i wygrywamy 3-2, co oczywiście też oznacza, że gramy dalej, wchodzimy do półfinału z Genoą. Z Genoą wychodzimy z naszej grupy i zobaczymy naszego rywala Sampdoria, czyli włoska drużyna. Sangu transfer, oferta transferu. Stal Mielec, ciekawie. 350, może do 250. Nagrodę dostaliśmy z turnieju i dalej sobie gramy. No to właśnie fajnie, że przynajmniej wyszliśmy z fazy grupowej, to już mi wystarcza szczerze. No i ten mecz teraz z Sampdorią, oczywiście Comley nie zagra przez czerwoną kartkę. I niestety po karnych odpadamy, ale to jakoś tak jak mówiłem. Jakoś ważny bardzo ten puchar nie jest, więc jakoś nie będziemy smutni po tym. Ramos, nie Ramos, tylko Bellingham overall w górę chyba mu wszedł. Santo rozmowy sprawdzę na niczym. No i zrobimy już pierwsze treningi przed sezonem w Premier League. Paul Pogba zdobyty przez Real Madrid, ciekawie. Delaney. Aha, bo oni chcą nam dać Woolley. No nie wiem, się kompletnie to nie opłaca, bo Woolley będzie... No nie ma szans, to się w ogóle nie opłaca. Myśleli chyba, że jestem jakimś idiotą albo coś, naprawdę. Bo chcieli dość jeszcze zawodnika, który może się rozwinąć. Jeszcze to płacić tylko 750 tysięcy, a chcieli mi za to dać Woolleya, który już całą karierę ma za sobą. Rozmowy spełnianej, czy Miranda. No nie, Miranda akurat to jest dobry naprawdę zmiennik, jak na bramkę. Rodrigo Bentancur, no kurde, trochę się boję, bo wszystkie tu widzę, co chwila jakiś drużyna robi niesamowity transfer. Trochę mnie straszą. Chodzę do transferu Maskol. 6 może do 4. No i dobra, kolejny trening. Mamy raporty o tych nowych zawodnikach, znaczy o zawodnikach, których tam patrzyłem za nimi. Rozmowy z pewnym odnośnie transferu Maskola. No i najpierw chciałem obrońcę, jeśli nie mylę bardziej, środkowego. No więc tak, pod względem overalla. No to Kabak, ale no tak naprawdę Kabak. Jeśli go kupimy, wszystkie pieniądze sobie na niego pójdą, więc on nie będzie naszym zawodnikiem. Saliba ta sama sytuacja, też nie będzie naszym zawodnikiem. Czyli tu mam tak, Gwardiol. I to pewnie będzie Gwardiol. Choć ten też bardzo ciekawie wygląda, bo on jest jeszcze
niesamowicie młody, Luciano Silva. No ale jednak potrzebujemy zawodnika, który już teraz będzie w podstawowej jedenastce. A takim zawodnikiem może być Gwardia, więc robimy zlecamy negocjację kupna i spróbujemy o niego powalczyć. A tamtego sobie może zostawimy, może go sprowadzimy nawet, żeby się rozwijał po prostu nawet na ławkę. Dobrze, idziemy dalej. Gwardio dogadałem tylko 20 milionów, więc super naprawdę. I zlećmy, no coś takiego może. Fajne naprawdę warunki udało się uzgodnić, bo 20 milionów to jest bardzo, bardzo dobra cena. Ja myślałem, że będziemy musieli ponad 30 płacić. Jak tak pójdzie, to możliwe, że ściągniemy tego młodego Brazylijczyka też. Wypożyczenie na rok Leon Bernal do Basak Sehiru. W sumie niech idzie, jak może się tam rozwijać. Niech sobie idzie, jak chce. No już to piękne logo w tle, Premier League. Już teraz dobrze wiecie, gdzie jesteśmy. Jesteśmy w Premier League oczywiście. Sangu. Luzan Sport. Może 250 do 200. To jest chyba nasz największy niewypowiedź, jeśli chodzi o transfer. Klub Basak Sehir nie chce już dalej prowadzić rozmów, definitywnie wycofali z negocjacji. Ciekawe, ale najważniejszą informacją to jest to, że Gwardiol oficjalnie zostaje naszym nowym środkowym obrońcą. Mega mi się ten transfer podoba, naprawdę bardzo się przyda. No i już będzie gotowy. Więc teraz mamy 36 milionów, musimy tam trochę zmienić na pensję, ale teraz możemy wyruszyć za lewym obrońcą i teraz tak, który z nich by nam się najbardziej przydał? Myślę, że tak, Ait Nuri nie ma szans, więc pewnie Katerbach, czy tylko na Katerbacha możemy spróbować, więc spróbujemy Katerbacha, a jak się on nie uda, to spróbujemy Netza. Symulujemy treningi, idziemy dalej. Oferta transferu Masko, Osasuna. 5,5 myślę, a tu 4, może coś takiego. I symulujemy teraz. Oferta transferu Bellingham. Aha, bo nie chce mi dać jakiegoś. No nie, no, nie, on wyższy overa ma oczywiście, ale za nic w życiu Bellingham nigdzie nie odchodzi. Fajta potrzeba Skite z opcją wykupu, to nie. Oferta transferu Delaney, to nie, bo on nigdzie oczywiście nie idzie. Watford, a nawet sobie możemy usunąć, bo nie mamy nawet co rozpatrywać tej oferty. No i przed nami pierwsza kolejka Premier League. Tu sobie oczywiście musimy jeszcze Guardiola dodać. I do podstawowej jedenastki. Kapitanem oczywiście właśnie tak jak chciałem, Delaney. No i w sumie możemy już powoli zaczynać tą pierwszą kolejkę Premier League z Berlin u siebie. Czy uda się zdobyć przynajmniej jeden punkt? Miałbym nadzieję, ale wiem, że to już jest Premier League, więc nie będę zły oczywiście, jeśli przegramy. Ale wygrywamy naprawdę 4-1? Tak łatwo? No wiem, że Berlin oczywiście to nie jest żaden top 6, no ale jednak 4-1 z nim wygrać, no to naprawdę Bellingham, Ramos oraz Lane. No naprawdę z kopyta wjeżdżamy w to Premier League. Takiego naprawdę wyniku się za nic w życiu nie spodziewałem. Masko dogadałem sprzedaż. To super, zwłaszcza że jeszcze Katerbacha też dogadaliśmy sprzedaż. No i możliwe, że też będziemy za niedługo dopinać transfer Katerbacha, więc Masko naturalnie za 4,5 miliona może odejść. Tu sobie odrzućmy tą ofertę Delaney'ego. Dobrze sobie radzisz. Politycz. No
Tak, z treningu to już na następne spotkanie pewnie z nowym lewym obrońcą będziemy wychodzić. Jeśli wszystko dobrze pójdzie oczywiście. I to będzie bardzo ciężkie spotkanie. Sangu, no to dobra, to też możliwe, że w końcu Sangu odejdzie do Luzane Sport, czyli do Szwajcarii. Mamy chyba też ten mecz na Anfield, jeśli się nie mylę. Masko został sprzedany, więc właśnie, fajnie było, żeby Katerbach przyjął ofertę kontraktu i mamy nowego lewego obrońcę, czyli drugi nasz transfer stał się już faktem. Katerbach dołącza do naszego zespołu. Ile nam zostało tak pieniędzy, tak bym chciał wiedzieć. Myślę, że możemy sprzedać, bo naprawdę mnie interesuje strasznie ten tu właśnie młodzieniec z Tottenhamu. Aj, usunąłem go, muszę po niego pójść, bo nie wiem, że jest bardzo utalentowany, to jeszcze jest zawodnik konkurencji, więc miło byłoby tak podebrać konkurencji zawodnika. Znaczy oczywiście Tottenham nie jest konkurencją naszą w tym sezonie, bo my oczywiście nie będziemy się tam bić gdzieś o te wysokie miejsca, ale to na przyszłe lata, właśnie, bo już ten... Będziemy pewnie rywalizować o Premier League, o wygranie właśnie mniej więcej wtedy, gdy ten właśnie, gdzie on jest, ten, no gdy właśnie ten miarę zawodnik pewnie już będzie dość dużym talentem i możliwe, że będzie podstawowym zawodnikiem z Tottenhamu, więc wolałbym jednak ubiec Tottenham, oni już go mają, więc próbowałbym odbić, jakby to powiedzieć, im tego zawodnika. Przydałoby się jeszcze też, żeby Santos odszedł. Nie wiem, czy to się uda. Mam teraz to spotkanie z Liverpoolem. O, tu też widzicie tę prezentację. Nie wiem, czy jest jeszcze tu prezentacja Guardiola. Jest, no to ale tu nie ma jakiejś prezentacji. Ale tu za to widzę tam... No tu też widocznie nie będzie. Szkoda, bo właśnie tu... No tu widzieliście ten malutki filmik. O, będzie chyba od nowa pokazany. No właśnie, widzicie, Katerbach, nowy lewy obrońca. Pewnie sobie zmienimy jeszcze te numerki. No i właśnie też oczywiście to sobie zmienimy. Gdzie on jest? Tu jest Katerbach. No fajnie, naprawdę nie podoba mi się dość ta jedenastka. Tylko jeszcze tak Lane i Pampin, że w miarę szli w górę. A tak to naprawdę wszystko fajnie. Z czego no już myślę, tak szczerze to już myślę, że Ramos i Bellingham, oni już po prostu będą do końca kariery tu w tych zespołach, jeśli nie uciekną. Guardiol i Katerbach mam nadzieję. Zobaczymy, jak się będą rozwijać. Ale też oczywiście w nich bardzo wierzę, że im się uda. A resztą to jednak chyba do końca kariery nie widzę, żeby oni też byli tutaj. No i z drużynami z Top 6 nie będę tak symulował tych meczy. Albo może w sumie ten pierwszy jeszcze przesymuluję. Na Anfield. Czy będzie duża porażka? 3-2. O, widzę, że mają zastępstwo, albo może Steven Gerrard wznowił karierę i wrócił do Liverpoolu. Nie wiem, co to za zawodnik. A to pewnie jest Gerard Moreno, tak bym zgadywał. 3-2, no naprawdę było dobrze. Ramos dublet. Szczerze, na razie wchodzimy dobrze w tą Premier League, bo walczymy jeden z głównych kandydatów na stadionie właśnie na wyjeździe, czyli u nich właśnie na Anfield. O, Sangu został sprzedany, super. I my wywozimy, znaczy nie wywozimy nic praktycznie, tylko przegrywamy tylko jedną bramką i udało nam się dwie strzelić. No to naprawdę pokazuje, że wchodzimy w dość dobry sposób, bym powiedział, w to Premier League. Uczyłem Steve'a za tak mało, to jest też super. No naprawdę te transfery nam się o tyle są dobre, że nam się udaje właśnie za dość dobre ceny zdobywać tych zawodników. I możliwe, że kto wie, możliwe, że to będzie zastępca Delaney'ego. Luciano Silva akceptuje, bardzo super. I ten transfer, tak przyszłością myśleć, mi się wydaje, tak, że zaboli dość mocno Tottenham, bo właśnie Luciano Silva zaakceptował tą ofertę kontraktu i dla nas nigdzie nie idzie. No i wszystkie nasze transfery, jeśli chodzi o kupno, już dobiegły końca.
Już tam malutko zostało z tych 51 milionów. No i teraz zaczynam spotkanie z West Hamem. Jest remis. Ja naprawdę, jak na razie w tym pierwszym sezonie, każdy punkt mnie będzie cieszył, naprawdę. Bo moim celem takim osobiście jest po prostu się utrzymać w tym Premier League. Przemyśl to jeszcze, no ale... No to naprawdę nie będzie nas tu jakoś bolało, że on odejdzie, więc w sumie... Ale nie chcę znowu być taki niemiły, by mu powiedzieć, że nie obchodzi mnie, co ty myślisz. I tak nam nie jesteś potrzebny, ale tak właśnie... Miło mu mogę się odezwać. Rozważę twoją propozycję, a Royal, no dobrze wiem, że nie zagrasz w tym meczu. No i Santos też, że... Z podstawowego składu na już się ławkę nie łapie, bo Luciano Silva teraz będzie na ławce. I tak wygląda nasz skład. Najmniejszy overall to jest 72 Lanem, ale mam nadzieję, że on się będzie dalej rozwijał. I mamy pierwszą 80 też już w zespole Ramos, bardzo fajnie. No i te pierwsze fazy pucharowe może nie będziemy oglądać. Jest zwycięstwo, bo to jednak powinny być formalności te pierwsze rundy z takimi rywalami z trzeciej czy czwartej ligi najczęściej. Nieodpowiedni rywal, możemy powiedzieć. Mam teraz spotkania z Manchester City, pewnie też na wyjeździe, więc w sumie fajnie, bo wolę te mecze z gigantami, te pierwsze mieć na wyjazdach. Te właśnie rewanżowe wolałbym mieć u siebie. No i mam teraz to właśnie spotkanie wyjazdowe z Manchesterem City, szybka symulacja, tylko nie mocno przegrać, 1-0 tylko. No i to było ostatnie spotkanie w sierpniu w Premier League i ogólnie, bo żadnych też pucharowych nie będzie mieć. Ilanes zostaje w naszym klubie, on nigdzie nie idzie. Szybka symulacja. My sobie tutaj tego ostatniego dnia nie pominiemy, bo bym chciał w miarę właśnie zobaczyć, jeszcze się uda Santosa sprzedać. Arsenal, tu widzę sporo bardzo transferów, ale już teraz widzę, kto on jest największym transferem, jest to De Ligt do Tottenhamu. A naprawdę tu potężne drużyny z Premier League transfery. Każda drużyna przynajmniej praktycznie jednego chyba dobrego kupiła zawodnika, takiego bardzo dobrego. Pembele nie, on nigdzie nie idzie, on jest bardzo dobrym zmiennikiem. On nam się na pewno przyda. Idziemy dalej. Bellingham Sporting 38 milionów. Nie przyjmuje ofert. Gnahua, no nie, no chyba nie musimy go sprzedać, więc niech sobie jeszcze zostanie, żeby tak uzupełnić skład. Jak zostanie godzina, to chyba będę pamiętał, żeby właśnie zobaczyć te wszystkich praktycznie, wszystkie drużyny, czy każda drużyna zrobiła taki przynajmniej jeden bardzo dobry transfer. Oferta podczas Santos. W sumie wypożyczenie z opcją wykupu. Ja się na to szczerze nie mogę się na to od razu zgodzić. No takie coś, no ale nie wiem, ja bym nawet w sumie się zgodził na to. Gnahua nie przyjmuj. Znaczy, aha, musimy najpierw tu wejść, odrzuć. I za Pampina też nie przyjmujmy. A
A jeśli Shabalala się będzie dobrze rozwijał, to możliwe, że on nam wskoczy właśnie za Pampina. No i dobra, idziemy od początku. Pierwszą drużyną chyba jest Aston Villa. Nie, Arsenal jest pierwszą drużyną. No i tu widzicie, no bardzo dobrze wykonane okienko transferowe w wykonaniu Arsenalu. 4 zawodników kupionych. No Aston Villa tak finansowo równo dość, ale 3 transfery, między innymi możliwe, że Harry Maguire. Oczywiście nasze transfery wiecie. No Brighton potężnie też dobre okienko transferowe, ile naprawdę tu wydali na te wzmocnienia. Burnley też bardzo super okienko, pewnie to Ryan Sessegnon najwięcej kosztował. Idąc dalej, Chelsea, no to ten Koundé pewnie. Oni takie w miarę, takie sobie myślę, że powiedział to okienko. No i dalej, Crystal Palace, kolejna drużyna, która zdobyła niesamowite okienko transferowe. Tak samo Everton, tylko tam bramkarz odszedł, ale pewnie Dean Henderson tam wszedł za niego. Fulham, kolejna też dobra drużyna, która zrobiła bardzo super transfery. To samo Leicester, choć w sumie Leicester tyle samo wydał, co zdobył. A widzę, że tu klasowych, bardzo środkowych obrońców sprzedali. Liverpool, no to tak pół na pół bym powiedział, ale oczywiście lepiej wyszli ostatecznie. City, jakie transfery, w sumie po nich się chyba trzeba spodziewać. Tach, Isaac, Wendel, Couto. 275 milionów, naprawdę to jest potężne pieniądze. Druga strona Manchesteru też nie próżnowała i wydała 228 prawie milionów na Carvajala, Varana i Branta, a sprzedali za 93 Alabę i Hendersona. Newcastle też dość dużo kupiło, troszkę sprzedało. Sheffield to jest pierwsza drużyna, z którą się spotykam, że dużo więcej zdobyła, a nie wydała. Tottenham też fajne transfery, znaczy Southampton to fajne transfery, ale też troszkę stracili. I Tottenham, ale że oni zrobili okienko transferowe, to jest nieprawdopodobne, jakie oni zrobili okienko transferowe. Musicie sobie to zobaczyć. 365 milionów prawie zdobytych i 271 wydanych. No to jest naprawdę niesamowite. Watford bardzo udane okienko transferowe. West Ham tak pół na pół. Wolves też bardzo dobre. No i widzicie, tu naprawdę każda drużyna, no chyba połowa ponad drużyn wydaje przynajmniej 100 milionów. To jest naprawdę już, tu widzicie, jakie tu już pieniądze wchodzą w grę. Oferta transferu Santos 4,5, 3, Guingamp to chyba chce? Guingamp, Francja oczywiście. Trening. Widzę, że dość, to jest przerwa reprezentacyjna, jeśli się nie mylę. Dlatego dość troszkę mamy tu przerwy. Widzę naszego rywala. Newcastle to będzie. No to będzie dość trudny rywal. Znaczy no trudny. Tak po środku pewnie jednak. No ale zobaczymy. 15 miejsce po tych chyba 3-4 kolejkach. Nikt się tu tak jakoś super nie rozwinął z tego, co mi się wydaje. Szybka symulacja. Gramy u siebie. Niestety porażka. Szabala z jedną bramką. Muszę tam właśnie kontrolować, czy Szabala nie będzie miał 73 overalla, bo jak będzie miał, to właśnie za Pampina wejdzie, który tu musi odzyskać formę, piszą jakieś gazety. Santos dogadałem sprzedaży, no to za te 3 prawie i pół miliona odejdzie, bo on już nam nie jest szczerze potrzebny, a nie ma co go tak trzymać, bo i tak nawet nie jest już wystarczająco dobry na ławkę. No i widzę kolejną drużynę z Top 6 przed nami, czyli Chelsea. Chyba będziemy symulować, aż wygramy jakieś spotkanie w Premier League. Bo tylko jedno jak na razie wygraliśmy, Delaney. I jeszcze w sumie mogę zmienić numer, a to zrobię może w następnym odcinku, jeśli będę pamiętał. No i mam teraz trudne spotkanie z Chelsea u siebie. Przynajmniej remis może. Porażkę, no ale to jednak jest Chelsea oczywiście. Szkoda, tam Ramos nie trafił karnego, choć i tak by to nie zmieniło wyniku, bo byłoby tylko 2-1. Już w trzeciej rundzie naprawdę się spotykamy z Manchesterem City, będzie ciężki rywal. Chyba nie ma co to oglądać, bo tak naprawdę, że my po prostu to przegramy. Santos to sprzedany, czyli w zimie przyjdą za niego pieniądze i w zimie też odejdzie z naszego zespołu. No i ten spotkanie City, szybko to sobie przejdźmy do tego, bo nie mamy szans w tym spotkaniu, taka prawda.
2-0 Cancelo i Isak z bramkami. Oferta transferu i Lanes. Czy da się nie przyjmować ofert? Nie da się. Ale nie będę go próbował sprzedać. Z Wolfstars gramy na wyjeździe, szkoda. Dobry początek sezonu widzę. Milika mają, no dość ciekawie. Niestety porażka 1-0, tylko Trossard z jedną bramką, szkoda. Bo to było spotkanie, które mogliśmy zremisować. Ale nie dostanie więcej szans, nie wiem skąd oni to biorą, te nagłówki. Ta spotkanie z Fulhamem się szykuje, widzę. U siebie, no szczerze to jest szansa na zdobycie 3 punktów, ale czy ją wykorzystamy to zobaczymy. Sprawdzę tylko coś chcę szybko. Szabala 71 overall, dobra, wszystko wiem. Szybka symulacja. Niestety przegrywamy, no szkoda naprawdę, bo takie spotkania moglibyśmy wygrywać, nawet by się przydało. Kolejna przerwa. Może jeszcze jeden mecz sobie przesymulujemy, nieważne jaki będzie wynik. A chciałbym jeszcze spróbować jedno spotkanie w lidze. No już widzę, że ekran się zmienił, znaczy tło się zmieniło, Premier League, co oznacza, że już za parę dni dosłownie mamy spotkanie w lidze. Na razie z trzema drużynami z Top 6 się mierzyliśmy. Jeszcze nie mierzyliśmy się z Manchesterem United, Tottenhamem oraz Arsenalem. A Manchester City, Liverpool i Chelsea już za nami. Southampton teraz na wyjeździe, to jest oczywiście nasze ostatnie spotkanie, tak jak mówiłem. Nieważne z wyniki, czy przegramy, czy wygramy, czy zremisujemy. Jest porażka niestety. No i tak kończymy. Chelsea 6-3 wygrał z Tottenhamem, to jest dopiero dziwny wynik. Tylko sobie też już, no jestem na przedostatnim miejscu. No ostatnim miejscu z Tottenham, naprawdę? Po takich transferach? To jest dość śmieszne. Po 9 kolejkach tylko jeden punkt mają. Crystal Palace widzę, że będzie naszym pierwszym rywalem w następnym odcinku. No i właśnie tak jak mówię, w następnym odcinku, bo to będzie tyle w tym odcinku i dzięki wam za oglądanie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!